Witamy faworyta tutaj na tym Honda Monkey 70. Który rok? 77 rok. Wyrastasz nam na lidera jak na razie. Jak Ci się podobają te zawody? No, jestem zachwycony. Do końca nie wiedziałem, na czym będę startować. Udało mi się tą jeszcze w maju zarejestrować, także jestem pełen podziwu dla organizatorów. No i daj Bóg, że pójdzie dalej tak. Do powodzenia, rywalizacja kapitalna, zwłaszcza dziewczyny, poziom bardzo wysoki. Jestem zachwycony i na następny rok mam nadzieję z jeszcze większą pompą, ale gratuluję. Wiedziałam, że będę się dobrze bawić. I tak wszyscy jadą super, bo tak patrzę tylko i Boże, jak wolno. Trochę mnie buja, nie? Niektórzy bardzo stabilnie, niektórzy mniej, ale no poziom jest naprawdę wysoki. Zobaczcie, jaki on ma numer. 33, ostatni zawodnik. Jak jest, Bychu? Jak ostatni Mohikan, nie Mohikan, jak 13 wojownik. O, 13 wojownik i ostatni Mohikan. Mam nadzieję zagrać tutaj główną rolę. To się nie nagrało, prawda, że po takiej szkole? Powtórz. Tak, po motoracie. Dziecko motoratu. Za nami pierwsze nieoficjalne Mistrzostwa Polski Wolnej Jeździ Motocyklem. Dzień pełen emocji motocyklowych, dzień pełen naprawdę walki. Co najważniejsze, nas jako organizatorów zaskoczył niesamowity poziom zawodników. Spodziewaliśmy się, że częściej będziemy oglądać podparcia, częściej będziemy oglądać wyjazdy za tora. Tymczasem okazało się, że zdecydowana większość zawodników walczyła do samego końca, potrafiła pokazać kunszt prowadzenia motocykla tuż przy granicy utraty równowagi, co było niesamowite. Udowodniła to runda finałowa, gdzie było od groma emocji, gdzie wszyscy mogliśmy w zasadzie obserwować najlepszych z najlepszych, którzy mimo trudności, mimo awarii sprzętu potrafili dowieść to zwycięstwo do samego końca. Mimo tego, że podlał się do oczu, krew już do dłoni nie napływała, nie poddali się i ostatecznie wygrali najlepsi. Co najciekawsze, wygrał motocykl zupełnie rzadki, bardzo rzadki, wyjątkowy. Najmniejszy w stawce, bo mający ledwie 70 cm pojemności, a przy tym najstarszy, bo mający prawie 50 lat, bo z rocznika 77. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy uczestniczyli w tej imprezie i liczymy, że zobaczymy się najpóźniej za rok. Bardzo jesteśmy zobowiązani tym wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się spędzić to niedzielne południe z nami, bo ostatecznie do rywalizacji stawiło się 33 zawodników, chociaż niektórych w trakcie już wyścigów wykluczyły usterki techniczne, to ostatecznie całą imprezę ukończyło 30 zawodników.